Dzień dobry, moje drogie panny. Witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na następne 24 godziny. Tak jak już wiecie, te filmy można traktować również bezterminowo. O tym już wspominałam ostatnio. Zapraszam was również do playlist, dlatego że pojawia się coraz więcej treści na moim kanale i one wszystkie są posegregowane tematycznie w playlistach, do których was zapraszam. A teraz zaczynamy. To powiedziałabym tak, że jest panna, która spodziewa się w jakiejś konkretnej sytuacji, jak to się mawia, najgorszego, albo stresujesz się bardzo, może miłością, może sprawami związanymi z przyjaźnią, z jakąś relacją osobistą. A to się nie wydarzy tutaj nic takiego. To jest wszystko w twojej głowie. Ten lęk, ta iluzja, te obawy. To wszystko jest, że tak powiem, wytworem trochę wyobraźni. Tak bym to określiła, bo ogólnie masz piękną energię. Energia dnia w dwóch kielichach oznacza, jak dla mnie, właśnie bardzo przyjemne relacje z innym, z drugim człowiekiem. Osobiste, romantyczne. Wzrost harmonii w ogóle w życiu osobistym, tak bym to określiła, miłość, prawda? Fajne spędzanie czasu, poświęcanie sobie czasu. Dodatkowo trzeba być świadomym, że tutaj jakby trzeba być może więcej się czegoś o sobie nauczyć, bądź więcej nauczyć się o tej relacji, o tej sytuacji. O tym człowieku. Jeśli to jest nowa osoba, jeśli to jest nowy człowiek dla was w ogóle, to ta karta sugeruje, słuchaj, pomału, tak? Poznawaj tę osobę na spokojnie, daj się poznać na spokojnie, w takim tempie, w jakim tobie ta sytuacja pasuje. W jakim tempie tobie odpowiada poznawanie tej osoby i danie się poznać jej, to właśnie tak tymi sprawami sobie tutaj jakby rozporządzaj, tak? To na pewno, co karty mówią, na co zwrócić uwagę, żeby fajnie przeżyć ten dzień, to tę informację przynosi nam energia Królowej Buław, która jest niesamowicie ekspresyjna, zwróćcie uwagę, niesamowicie pewna siebie, pełna wdzięku ogólnie, taka, powiedziałabym, pobudzająca, motywująca swoje otoczenie, innych w swoim otoczeniu do działania ogólnie. Ale też karta mówi, że lepiej spędzisz dzień lub uznasz, że ten dzień był naprawdę super, jeśli zaczniesz bardziej doceniać siebie, swoją osobę, to, co masz do zaproponowania, to, kim jesteś. Tak bym to określiła. Masz pamiętać, że masz wokół siebie osobę też, bo mamy tutaj power couple trochę, mamy Królową Buław i Króla Buław, czyli masz wokół siebie osobę, która, uważam, bardzo docenia w tobie, droga panno, pewne cechy, pewne twoje właściwości, tak? Ta osoba również też, uważam, w twoim najbliższym otoczeniu działa na ciebie właśnie tak bardzo motywująco. Jakby dogadujecie się, jest między wami połączenie, czy to w pracy, czy w życiu osobistym, więc 9 mieczy jako wskazówka. Ja bym powiedziała właśnie, nie oczekuj jakiegoś najgorszego scenariusza. Nie myśl negatywnie o sobie, o tej sytuacji. To też dla mnie taka energia z gatunku, słuchaj, za dużo o tym myślisz, daj się trochę ponieść chwili, ponieść emocjom być może, jakiemuś uczuciu, idź za flow, jak to się mawia, bo te myśli, które będą kręcić się wokół, tak jak powiedziałam, lęku, strachu, jakiejś niepewności, one pokazują się jako de facto blokujące, więc tutaj raczej, jeśli są takie, jest taki scenariusz, jeśli pójdziesz za głosem serca, znaczy to tak wiem, jak to brzmi, no dobra, jeśli pójdziesz jakby za tym, co czujesz, zrobisz to, co czujesz, zareagujesz tak, jak czujesz, to ktoś cię złapie, lepiej zrozumie. Jeśli zaczniesz za bardzo przeanalizowywać tę sytuację, myśleć o niej i kręcić się w kółko tym samym, no to może być tak, że rzeczywiście po prostu cię to wymęczy i zmęczy. Po prostu, tak? Więc reasumując,
Ty pokazujesz się jako osoba, której zależy na pogłębianiu relacji, na tym, żeby związki z ludźmi, którymi się otaczasz, były fajne, pozytywne, tak? Żeby były konstruktywne, żeby było miło, żeby było sympatycznie. Bądź świadoma, że o osobie bądź sytuacji, o której tutaj jakby mówimy, z którą będziesz miała do czynienia w ciągu najbliższych 24 godzin, nie wiesz wszystkiego, bądź trzeba będzie się czegoś nauczyć o sobie. Tak, jest tam jeszcze jakaś, jeszcze dużo moim zdaniem, jakiejś wiedzy, jakichś tematów do zgłębienia. To, w jaki sposób możesz sprawić, żeby twój dzień był udany, reprezentuje nam energia karty Królowej Buław. Osoby, która siebie docenia, osoby, która stawia siebie na pierwszym miejscu, która jest absolutnie pewna siebie, błyskotliwa i pokazuje się właśnie z tej strony. Zwróć uwagę, to jest jeszcze to ważne i być może o to chodzi, że cokolwiek będziesz z tą dziewiątką mieczy, bo ona też dla mnie oznacza często skupienie, skoncentrowanie, że cokolwiek będziesz robiła, jakkolwiek masz odpowiedzieć komuś, ważne jest twoje skoncentrowanie, bo to jest trochę taka wskazówka, działaj w skupieniu, w skupieniu, w skupieniu, tak? W skoncentrowaniu właśnie. A dziewięć mieczy, umówmy się, to jest energia przemyśliwania spraw, żeby wykminić, wymyśleć sobie coś konkretnego. Jakiś rozwój dalszych możliwości, jakieś w ogóle ujęcie spraw, jakąś drogę, która nas gdzieś doprowadzi, tak? Że możemy być trochę zmęczeni tą energią, bo dużo o tym myślimy, ale koniec końców znajdujemy rozwiązanie, więc może trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie i co więcej, znajdziesz to rozwiązanie i twoje rozwiązanie pokazuje się jako skuteczne. Jest to pierwszy jakiś krok, trzeba jeszcze zrobić wiele w tym temacie, ale niewątpliwie to rozwiązanie pokazuje się jako błyskotliwe rozwiązanie dla panny. Jakbym miała zatytułować, tak zatytułuję, błyskotliwe rozwiązanie. Aż sobie zapisałam. Więc reasumując, informacja dla ciebie już tak w mega skrócie. Na najbliższe 24 godziny mówi droga panno o tym, żebyś wykorzystywała swój piękny umysł z miłością, z przyjaźnią, ze zrozumieniem co do pewnych spraw, które dzieją się w otoczeniu. Znajdziesz rozwiązanie jakiejś sytuacji. Razem z osobą, która ciebie rozumie, bo tu jest jeszcze jakiś power couple, może będziecie z kimś współpracować, znajdziecie rozwiązanie jakiejś sytuacji. Podejście do spraw, jak rozwiązać jakąś sytuację, jak najlepiej będzie rozwiązać tę sytuację. O, i tutaj jakby, szczerze mówiąc, ta karta mówi, że trzeba będzie wykazać trochę cierpliwości, tak? Ale jest to bardzo solidny punkt zaszczepienia. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.